To nasza pierwsza atrakcja na dzisiaj. Rano nic nie nagrywaliśmy, bo strasznie padało i tak, strasznie dużo się bardzo działo, żeby opłacić kemping. No tak, niestety nie było sprzyjających warunków. Ale jesteśmy teraz już w pierwszej atrakcji. Jesteśmy w Witniku. To jest akurat kościół. Ogrody są poniżej, ale do nich dotrzemy dopiero potem. Pada znowu. Jesteśmy teraz tuż obok zamku Warwick i ten zamek jest naprawdę duży, jest dużo atrakcji, są korytarze, atrakcje dla dzieci, różne wydarzenia, także naprawdę warto odwiedzić. Kenilworth Castle to taki zamek, w którym mieszkał pewien Robert, jak to powiedzieć, faworyt królowej Elżbiety I. Teraz jesteśmy w miasteczku, w którym urodził się Shakespeare. Stratford upon Avon. To jest miasteczko, w którym urodził się, mieszkał, a później zmarł William Shakespeare. A tutaj mamy kościół, w którym pochowany został Shakespeare. Taką sytuację mamy pod przyczepą, żeby nie było, że w Wielkiej Brytanii tylko pada drobny deszczyk, to jeszcze burza jest w dodatku. No, a dzisiaj wspieramy polski przemysł spożywczy, jakby nie było. No, w sklepach bardzo dużo jest polskich produktów, Także kupiliśmy polskie rzeczy. Tak. I wspieramy polską gospodarkę.